Witajcie moi drodzy, dzisiaj tak na krótko chciałem się po prostu podzielić z wami moimi wrażeniami na temat tego słynnego serialu Rome z HBO. I muszę wam powiedzieć, że obejrzałem obydwa sezony w ten weekend i stwierdzam, że niestety spodziewałem się czegoś zdecydowanie bardziej lepszego. Pierwszy sezon zdecydowanie lepszy od drugiego, a ten drugi widać już straszne pospieszenie materiału, straszne po prostu ściśnienie tego materiału, a spokojnie mogło być 12 tych odcinków zamiast 10, więc naprawdę te dwa ostatnie to już tak chciałem po prostu widzieć, jak się skończy historia, chociaż przecież można się bez problemu domyślić, jak się skończy. No ale już chciałem mieć to za sobą i mieć obejrzane i naprawdę nawet mnie to na początku wciągnęło, ale później było coraz dziwniej. Scenarzyści jakby, nie wiem, poszli na urlop i nagle im się coś odwidziało. No oczywiście denerwują mnie zmiany w historii. Tutaj nagle co innego, tu co innego. Także nie jest to serial tak bardzo historyczny, jak myślałem, że będzie. Dużo rzeczy jest pozmienianych, które ma sens w fabule serialu. No ale wtedy z takiej historii robi się po prostu zwykłą operę mydlaną, że tak powiem, bo koniec końców tak z tego wyszło. Denerwuje już pod koniec te niekończące się w ogóle sceny tego seksu. Tam wszyscy w ogóle bez żadnego wątku wdłuchają się jak dzikie, kurwa, króliki. I no okej, okay, raz na jakiś czas jest to okej, okay, ale po kilka razy na odcinek to już mam, to po prostu człowiek ma tego dość, ile można aż tego przecież oglądać. Przewijałem te sceny, bo to ileż można oglądać coś, co nic do fabuły nie wnosi. Nie wiem, po co na koniec nawet tego Octaviana jeszcze tam wrzucili, bo to już w ogóle nie miało za bardzo sensu, chyba tylko żeby pokazać, że on też nie gorszy i też potrafi. No i tak bardzo rażą w oczy te skórzane zbroje, które w ogóle nic nie chronią. No tak, podobno serial został anulowany, bo miał za duży budżet. Zastanawiam się, gdzie ten budżet poszedł, skoro oni nawet na kilka porządnych zbroi nie mieli, chociaż tam w scenie jednej legioniści mają normalną lorikę segmentatę, a przez resztę rzeczy mają kolczugi, a na jak nie, no to jakieś skórzane popierdółki po prostu, które nic w żadnej walce nie dały. I Boże, jak to strasznie wygląda. No i niestety, jak dla mnie, jest to po prostu zwykły taki serial trochę co ma szokować, który powstał właśnie wczesnym XXI wiekiem. Typowe, nic unikalnego w tym serialu nie widziałem. To, że się dzieje w Rzymie, to równie dobrze może się dziać gdzie indziej, bo ten Rzym dla mnie nie jest wyjątkowo unikalnie przedstawiony. Jedyna dobra scena, taki wątek, no oczywiście mamy zamach na Cezara w Teatrze Pompejusza, nie w Senacie. No ale to najsławniejsze zabójstwo w historii świata, ciężko byłoby to zepsuć. No nie, rzeczywiście nie zepsuł. Ale w sumie właśnie pod koniec już tak, wiesz, wiem, że to nie jest Marek Antoniusz, to nie jest Octavian, to nie jest Atia. Ja wiedziałem, że to nie mogę jakoś tam lubić czy ich nie lubić, bo to są tak bardzo fikcyjni bohaterowie, że w zasadzie no nie mam zdania na ich temat, nie mam wrażenia. Nie wzbudzili oni we mnie na koniec końców żadnej emocji, tak, żadnego przywiązania. No i to serialowi trzeba przecież wytknąć, wyrzucić, że no, nie postarał się w ten sposób, że ten scenariusz po prostu gdzieś się zagubił i szczerze mówiąc nie rozumiem tego całego hype'u na ten serial wśród fanów Rzymu. Wśród fanów historii, jak się patrzy po różnych komentarzach na YouTubie czy gdzieś na filmikach, no to po prostu jest... Gra aktorska jest w porządku. To chyba jedyny taki naprawdę duży atut tej produkcji, że gra aktorska jest na wyjątkowo wysokim poziomie. I to trzeba przyznać szczerze. Gra mi się naprawdę bardzo podobała. W zasadzie chyba każdego aktora. Nie ma chyba ani jednego, który by źle zagrał. No i ciekawi mnie, co wy o tym sądzicie. Czy oglądaliście? Pewnie tak, skoro jesteście na tym kanale. Na moim kanale. Ale co o tym sądzicie? Czy myślicie, że jest lepszy niż ja myślę? Czy zgadzacie się jednak ze mną, że po prostu jest przereklamowany ten serial? Czy warto go było zobaczyć? To jako fajny po prostu serial, tak. Ale czy warto go było zobaczyć dla Rzymu? Nie, nie było warto.
zdecydowanie lepiej i bardziej bawiłem się, w zasadzie no, wchłaniałem historię w tym miniserialu John Adams, który też jest na HBO. Tam przywiązać się można do każdego bohatera, zwłaszcza do tego głównego. Historia ma jakąś wagę, ma emocje, człowiek po prostu przeżywa to wszystko z bohaterami. Tego niestety w scenariuszu Rzymu nie widziałem, nie doświadczyłem. Trochę czuję się zawiedziony, no ale w sumie tak to jest, jak się wraca do starych klasyków, których się nie zna, więc nie mogę narzekać. Taka tylko moja mała dygresja niezadowolonego widza seriali fabularno-historycznych. Pozdrawiam i do usłyszenia niedługo.